Moi drodzy uczniowie, dzisiaj pokażę Wam, jak ugryźć formę wypowiedzi, jaką jest opowiadanie. Tutaj będzie trochę trudniej niż z rozprawką, ponieważ opowiadanie jest formą twórczą. Nie można zamknąć go w żadnym schemacie. Pokażę Wam, jak można poradzić sobie z opowiadaniem, w którym to Wy musicie stać się bohaterami. To znaczy, kiedy to Wy przenosicie się do świata przedstawionego lektury. Zobaczcie, jak można taki temat zrealizować. Spójrzmy na schemat opowiadania. Tutaj Was niczym nie zaskoczę. Od początku uczycie się, że opowiadanie ma trójdzielną budowę, czyli składa się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Jednak uwaga, pamiętajcie, że to nie znaczy, że Wasze opowiadanie ma się zamknąć w trzech akapitach, bo bardzo trudno to zrobić. Tak naprawdę samo rozwinięcie może być zbudowane z kilku akapitów. Te trzy to jest takie minimum. Ważne, żeby zawiązać jakąś akcję we wstępie i by ją zakończyć wyraźnie. Pamiętam o tym, by Każda kapita rozpocząć od wcięcia. Spójrzmy na przykładowy temat opowiadania, jaki mógłby pojawić się na najbliższym egzaminie. W tym roku nie zostanie Wam narzucona lektura, na której musicie się oprzeć. To znaczy, że jeżeli macie jakąś ulubioną lekturę, to warto tutaj z tego skorzystać. Popatrzmy na polecenie. Napisz opowiadanie o Twoim spotkaniu z wybranym bohaterem lektury obowiązkowej. Podczas spotkania zmieniasz bieg wydarzeń. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz treść lektury. Najważniejsze tutaj podkreśliłam, że już w poleceniu mamy zaznaczone wyraźnie, że jest to opowiadanie. Co więcej, jest to opowiadanie twórcze, to znaczy, że musicie dodać coś w nim od siebie. I teraz przeanalizujmy po kolei. Opowiadanie ma dotyczyć Twojego spotkania czyli to Wy spotykacie się z wybranym bohaterem lektury obowiązkowej. Tematem naszego wypracowania jest Zmiana biegu wydarzeń, to znaczy my wpływamy na losy naszego bohatera. Jak to zrobić? Na początku zastanawiamy się, w której książce w ogóle warto pokusić się o zmianę losów bohaterów, bo nie każda do tego się nadaje. Sprawdzamy na trzeciej stronie listy lektur cały spis, by zobaczyć, która najbardziej będzie nam odpowiadała. I tutaj jest pełna dowolność. Ja nie ukrywam, że moją ulubioną lekturą jest Balladyna, i tutaj. Wykorzystam sobie tę pozycję. Zanim pokażę Wam, jak zrealizować taki temat, zapoznam Was z kryteriami oceniania. Chciałabym, żebyście wiedzieli, za co jesteście punktowani na egzaminie. Bo czasem tak jest, że opowiadanie naprawdę jest świetne, kompozycyjnie nie można mu niczego zarzucić, ale brakuje mu pewnych elementów i nie zdobywacie maksymalnej liczby punktów. Bardzo często dlatego, że nie wiecie, za co można je zdobyć. Spójrzmy. Pierwszy punkt najważniejszy to realizacja tematu wypowiedzi. Tutaj zdobywacie dwa punkty. Jeżeli jednak zdobędziecie w tym punkcie zero, to niestety cała praca jest wyzerowana, bo oznacza to, że jest nie na temat. Zobaczcie, tutaj musicie spełnić dwa kryteria. Wasza wypowiedź musi być zgodna z formą, to znaczy musi być to opowiadanie. Nie możecie tutaj wyskoczyć z rozprawką. Musicie uwzględnić wszystkie elementy, które są w poleceniu, czyli to, że to wy spotykacie się z bohaterem i. To, że zmieniacie losy. I oczywiście, że wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu, to znaczy, żeby nie pojawiły się jakieś streszczenia albo jakieś, nie wiem, dygresje zupełnie niepotrzebne. I wtedy macie dwa punkty. Drugim kryterium, tym, na którym dzisiaj się najbardziej skupię, są elementy twórcze. I zobaczcie, funkcjonalna narracja to pierwszy punkt, to znaczy, że jeżeli wy jesteście bohaterem opowiadania, to pewnie najłatwiej opisać to w narracji pierwszoosobowej. Bardzo często zdarzają się takie tematy, gdy narracja trzecioosobowa będzie lepsza. Ważne, by podczas całego opowiadania być spójnym, tak jakby nie zmieniać narracji w czasie opowiadania. Drugi punkt logiczny układ zdarzeń. To znaczy zdarzenia muszą wynikać z siebie. Tak jest jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy. Fabuła trzyma się jakość całości. Kolejny punkt i te kolorki. Fabuła musi być urozmaicona. I jak to zrobić? Pojawia się takich 10 elementów twórczych, z których aż 6 musicie wykorzystać, by uzyskać tutaj w kryterium tym 5 punktów. Zaraz omówię te elementy. Zobaczycie, że one są bardzo proste, a uczeń bardzo często o nich właśnie zapomina. No i twórcze wykorzystanie treści lektury, czyli taki liczy się pomysł. Zobaczmy dalej, bo to dopiero dwa kryteria. Tutaj rozpisane mam te elementy twórcze. Warto rzucić na nie okiem, by mieć z tyłu głowy podczas pisania opowiadania, by one się pojawiły. Bo zobaczcie, pierwszy mamy czas akcji. Co to znaczy opisać czas akcji w opowiadaniu? To nie chodzi o to, że macie podać datę dzienną, chociaż jeżeli macie taką potrzebę, to oczywiście można. To wystarczy sformułowanie pewnego dnia, któregoś razu, w pewien słoneczny dzień, nie wiem, w ostatni piątek i tak dalej. To jest tylko zarysowanie. To może być równie dobrze dawno-dawno temu. Następnie miejsce. Podobnie. Nie potrzebujemy tutaj adresu z numerem mieszkania. Wystarczy mm, sformułowanie w lesie, w dalekiej przestrzeni, albo nawet nie wiadomo gdzie. Chodzi o to, żeby ten czytelnik miał jakikolwiek obraz tego miejsca. Następny punkt to opisy. I zobaczcie. Wypisania opisów uczycie się od klasy czwartej szkoły podstawowej, tylko uczycie się robić to jakby w oderwaniu, w odosobnieniu. Oddzielnie opis postaci, oddzielnie opis przedmiotu. Tutaj tę wiedzę trzeba wykorzystać. Czy to znaczy, że macie napisać y, połowę waszego wypracowania, ma zająć opis? Oczywiście, że nie. Tu chodzi o wtrącenie zdania, dwóch zdań, jak tu opisać bohatera. Jeżeli pamiętamy z lektury, jak ten nasz bohater wyglądał, to warto tutaj pochwalić się taką wiedzą. Możemy opisać przeżycia wewnętrzne. Mam jakąś emocję, a za tym reakcję ciała, czyli wytrzeszczyłem oczy ze zdumienia, tak, a nogi zaczęły mi się trząść ze strachu. Możemy opisać przedmiot, czyli wtedy, jeżeli nasza akcja, gdzie tam wokół przedmiotu się skupia, jest to potrzebne, więc opisujemy kolor, barwę, smak. Zależy, co nam jest potrzebne. Opisujemy miejsca, w których jesteśmy i to też nie chodzi o szczegółowy... Tak, jak nie wiem, opis obrazu. Absolutnie nie. Tutaj w mrocznym lesie, w którym coś tam się dzieje. Króciutkie opisy. To one ubarwiają opowiadanie. To są te momenty w opowiadaniu, w którym y, używamy bardzo dużo rzeczowników i bardzo, bardzo dużo przymiotników, bo to one kolorują nam świat. Następną możliwością są wprowadzenie elementów charakterystyki. To znaczy, że nasz bohater nabiera jakiejś osobowości. To znaczy, że on zachowuje się w jakiś sposób, jest jakiś. Tutaj pamiętajcie, że nie możecie zaszaleć za bardzo, ponieważ on musi mieć, ten bohater z lektury musi mieć takie cechy, jakie miał w rzeczywistości. To znaczy, że jeżeli skusimy się na opisywanie balladyny, to ona nie może być nagle anielsko cierpliwa, delikatna i kochająca. Więc tutaj piszemy to, co wiemy, chwalimy się jak najbardziej, ale nie wymyślamy. Warto w naszym opowiadaniu wprowadzić także dialog albo monolog, albo jedno i drugie. Tutaj przydaje się umiejętność zapisania dialogu, żeby nie popełnić błędów interpunkcyjnych. Ważne, też tutaj, wielka uwaga, by nasze opowiadanie nie było zbudowane wyłącznie z dialogu, bo wtedy no, nie jest już tak elegancko skomponowane. Dialog to znaczy, że dwójka bohaterów musi ze sobą porozmawiać. Ewentualnie możemy wprowadzić monolog. I ten nasz bohater może wtedy albo długo przemawiać. Wtedy pamiętajcie, że nie może, nie może uzyskać odpowiedzi, no bo wtedy to już nie będzie monolog. Ewentualnie nasz bohater może myśleć. Pamiętajmy tylko o tym, żebyśmy rozmowę zapisywali w sposób jednorodny, żebyśmy tutaj sposobu zapisu nie mieszali. Kolejne. Retrospekcja. Tutaj mamy takiego dziadusia, który wspomina, jak był młody. Ten obraz jest rozmyty, czyli retrospekcja, czyli cofnięcie się w czasie, czyli przywołanie jakichś wspomnień, i to fantastycznie sprawdza się w waszych opowiadaniach. Zaraz Wam pokażę, jak to można wykorzystać. Zwrot akcji, myślę, nie wymaga wyjaśnień. Chodzi o to, że my prowadzimy jakąś akcję, już czytelnik jest spokojny, wie, że ta akcja zmierza w określonym celu i nagle go zaskakujemy w ogóle. Odwrócenie, pełne zaskoczenie, i czytelnik bardzo lubi takie momenty, jak egzaminator też. Kolejnym elementem twórczym jest punkt kulminacyjny, czyli ten moment w naszej opowieści, w którym nasz czytelnik już jest na skraju wyczerpania nerwowego, gdzieś obgryza paznokcie ze zdenerwowania i prosi o litość. Tak chodzi o ten moment, kiedy są szczytowe emocje. Nie jest prosto go stworzyć w tak krótkim czasie, ale niektórzy uczniowie świetnie sobie z tym radzą. I została nam na koniec puenta. Czyli takie podsumowanie, ewentualnie zaskakujące zakończenie. To może być też jakaś mądrość, zdanie podsumowania. I zobaczcie, to jest 10 elementów, i tak jak powiedziałam, wy, by walczyć tutaj o maksymalną liczbę punktów w tym kryterium, musicie wykorzystać ich co najmniej 6. Dobrze, kolejne kryterium. To kompetencje literackie i kulturowe. Tutaj ważne jest. By nasza praca była poprawna rzeczowo. Co to znaczy? To znaczy, żebyśmy nie pomylili imion bohaterów, nie pomylili miejsc. Jeżeli nie pamiętamy, jak miałaś na imię siostra Balladyny, to nie nadajemy jej imienia, mówimy siostra Balladyny, obchodzimy te momenty naszej niewiedzy. Tak samo nie możemy wprowadzić fałszywego nazwiska naszego autora. Jeżeli nie jesteśmy czegoś pewni, nie piszmy tego. Niestety dwa błędy rzeczowe dyskredytują pracę. I nawet jeżeli napiszecie najfajniejsze opowiadanie, to niestety nie będzie punktowane. Tutaj pilnujemy się poprawności. Druga rzecz, za którą punktujecie, to to, że chwalicie się znajomością lektury, czyli funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej. To znaczy, że potraficie na podstawie wiedzy na temat lektury zbudować własną opowieść i na każdym kroku podkreślajcie, że tę lekturę znacie. Oczywiście nie z formułowaniem znam tę lekturę. Niech pojawiały się właśnie imiona, miejsca, cechy charakteru, coś co zapamiętaliście, ale czego jesteście pewni. Pamiętajcie przede wszystkim o tym, że opowiadanie twórcze to nie jest streszczenie lektury. Ta twórczość nie na tym polega. Dobrze, kolejny punkt to kompozycja tekstu, czyli tu między innymi chodzi o to, byśmy graficznie wyodrębnili akapity, by nasza wypowiedź była spójna, logiczna i w zasadzie tyle. Tutaj większego problemu zwykle uczniowie nie mają. Szósty punkt to język. To jest taka przerażająca tabelka, ale tak naprawdę jest bardzo jasna, gdy się w nią wczytamy. To znaczy, że początkowo egzaminator patrzy na to, jak bogaty macie, macie zasób słownictwa, czyli to jest ta lewa kolumna. Jeżeli startujecie z wysokiego pułapu, czyli macie szeroki zakres środków językowych, tak, wasza wypowiedź jest bardzo taka urozmaicona, wzbogacona frazeologią, widać, że używacie synonimów, wtedy startujecie z tego miejsca i maksymalnie w ogóle w tym kryterium można zdobyć 4 punkty. Za każdym popełnionym błędem tutaj na górze te punkty się odejmuje, więc im więcej macie na starcie, tym większa szansa, że na końcu też te punkty zostaną. Jeżeli macie jednak wąski zakres środków językowych, to na wejściu macie dwa punkty, a z każdym popełnionym błędem te punkty się obcina. To jest kryterium, na którym tracicie najwięcej punktów. Kolejnym kryterium, i tu już nie, wy, nie wymaga wyjaśnień, to jest ortografia i interpunkcja, w sumie trzy punkty. Uważamy na ortografię, co tu mogę więcej powiedzieć przy omawianiu opowiadania. Jeżeli chodzi o interpunkcję, to przede wszystkim trzeba uważać przy zapisie dialogów, bo tam te błędy interpunkcyjne lubią się sypać. Teraz pokażę Wam, jak zrealizowałam ja ten temat, który Wam przedstawiłam. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to opowiadanie również ma jakieś usterki, i pewnie zrealizowalibyście ten temat. Inaczej chciałabym tylko pokazać Wam, jak wykorzystać te elementy twórcze w opowiadaniu, jak skomponować całe opowiadanie w tak krótkim czasie, jakim jest czas egzaminu. Tu z prawej strony pozwoliłam sobie wyciągnąć to kryterium, pokolorowałam te elementy twórcze, i chciałabym wam pokazać, co to znaczy wykorzystanie tych elementów. Pierwsze co, przypominam temat, opowiadanie o spotkaniu z wybranym bohaterem lektury obowiązkowej, ja wybieram balladynę. Za to nie ma specjalnych punktów, ale warto zwrócić uwagę, że takim elementem, no nie wiem, kompozycyjnym, spinającym opowiadanie jest tytuł, więc warto nadać tytuł, by nasz czytelnik wiedział, czego się spodziewać w środku. I teraz tak. Pierwszy akapit, tutaj, to jest mój wstęp. To był feralny piątek. Na samą myśl o nim do dziś drżę na całym ciele. Początkowo nic nie zapowiadało tego, co miało nastąpić. Polonistka po raz kolejny zanudzała nas biografią znanego poety. Nigdy nie rozumiałem, w jaki sposób taka wiedza miałaby pomóc mi w życiu, ale starałem się słuchać. Monotonny głos nauczycielki sprawiał, że z każdą chwilą myślami odpływałem coraz dalej od sali lekcyjnej. Usłyszałem jeszcze o dramacie na miarę współczesnych thrillerów. O zbrodni, krwi płynącej strumieniami, o kobiecie rządnej władzy. W końcu zasnąłem. Co my tu już mamy? Zobaczcie. Mamy czas akcji, ten żółty kolor, prawda? Feralny piątek. Mamy zapis o Polonistce, to znaczy, że prawdopodobnie jest to czas lekcji języka polskiego. Co więcej, od razu mamy tutaj zarysowane miejsce akcji, bo domyślamy się, że jest to szkoła. Tu króciutka informacja o przeżyciach wewnętrznych, o tym, co dzieje się z naszym narratorem. Tak, narracja pierwszoosobowa. Przechodzimy do rozwinięcia. Obudziłem się nieco oszałomiony. Szkoła przestała istnieć. Rozejrzałem się wokół i z niepokojem dostrzegłem, że znalazłem się w środku mrocznego lasu tuż nad ogromnym jeziorem, które jeszcze gdzieniegdzie pokryte było lodową taflą. Nagle usłyszałem trzaśnięcie gałązki. Odruchowo schowałem się za najbliższym drzewem, wieżbą płaczącą. Przez chwilę wydawało mi się, że drzewo uchyliło się delikatnie, by zrobić mi miejsce ale to przewidzenie zrzuciłem na karp zmęczenia. Jak dużo mali, na jakie czerwone ich kolor przypomina usta Kirkora. Usłyszałem słowa tak wyraźnie, jakby były kierowane wprost do mnie. Wychyliłem głowę ze swojej kryjówki i ujrzałem przepiękną dziewczynę, miała jasne, długie włosy, twarz różaną, a jej usta składały się w delikatny, ujmujący uśmiech. Już chciałem się odezwać, gdy nagle usłyszałem drugi głos należący do innej kobiety. Gdzie są te maliny? Dlaczego jest ich tutaj tak mało? Była całkowitym przeciwieństwem pierwszej niewiasty. Kruczo czarne włosy kontrastowały z jej bladą cerą, a ruchy zdradzały zdenerwowanie. Wtedy mnie olśniło. Nagle wszystko zrozumiałem. Nasza polonistka musiała być wiedźmą, skoro za karę za mój brak entuzjazmu na lekcjach wysłała mnie do świata aktualnie omawianej lektury. Dotarło do mnie, że przede mną rozgrywała się właśnie tragiczna scena wprost z dramatu słowackiego, a kobiety, które obserwowałem to Alina i Balladyna. Poczułem falę gorąca. Skoro to były córki wdowy, to zaraz powinno dojść do morderstwa. Pot zaczął płynąć po mojej twarzy. Po chwili zorientowałem się, że i wierzba puszcza Soki zupełnie jakby denerwowała się sytuacją. To musiał być ten biedny grabiec, którego pokochała go plana. I tu chwila przerwy. Co prawda rozwinięcie się jeszcze nie zakończyło, ale chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na kilka rzeczy. Pojawia nam się nowe miejsce akcji. Zielony kolor. W środku mrocznego lasu tuż nad ogromnym jeziorem. Co więcej, zobaczcie, gdzie niegdzie pokryte było lodową taflą. To znaczy, ja jeszcze chwalę się znajomością lektury, wiem, że dopiero nadeszła wiosna, że tego plana wybudziła się ze snu. Pojawia nam się dialog. Tak? Jest rozmowa zasłyszana. Dwie dziewczyny rozmawiają, to ten kolor taki czerwonawy. I. Dość rozbudowany opis na podstawie lektury, opis bohatera, opis wyglądu jednej dziewczyny i drugiej. I tutaj, jeżeli nie pamiętamy, jak wyglądały te dziewczyny, oczywiście nie zmyślamy tego, ewentualnie dodajemy, że wydaje mi się, ale lepiej, gdy nie jesteśmy czegoś pewni, w ogóle tego nie pisać. Tu ciekawostka, że ten dialog jest wyjęty prawie że wprost z dramatu, to znaczy, że w dramacie taka mniej więcej rozmowa się odbyła. Nie jest to cytat, ale, ale gdzieś tam chwale się wiedzą, że. Pamiętam o tym, o czym te dziewczyny rozmawiały. Co dalej? Kochani, emocje rosną, ponieważ nasz bohater zwraca uwagę na to, że za chwilę dojdzie do morderstwa. I wtedy czytelnik powinien być dość zainteresowany tym, tak? Uda mu się, czy się nie uda? Są emocje, opis przeżyć wewnętrznych, czyli tu poczułem falę gorąca, pod zaczął płynąć po mojej twarzy i znowu takie pochwalenie się znajomością lektury, to musiał być ten biedny grabiec, którego pokochała go plana, czyli dodanie, tak, pamiętam, że grabiec został zamieniony w wierzbę. Znowu dialog. Balladyno, gdybyś poprosiła, może oddałabym ci mój zbanek malin? Drocząc się z siostrą, powiedziała Alina. Miałabym cię prosić? Głosem pełnym nienawiści zapytała starsza z dziewczyn. Czyli tutaj też przemycona jest informacja, że jedna jest młodsza, druga starsza. Takie dyskretne wskazanie, pamiętam. I to był ten moment, kiedy musiałem zacząć działać. Nie mogłem dopuścić, by opowieści naszej belferki okazały się prawdziwe. Wcale nie dlatego, że byłem taki szlachetny, po prostu mdlałem na widok krwi. I ja to uznałam, że to jest moment taki już kulminacyjny, czyli tego nagromadzenia emocji, czekamy na rozwiązanie. W ostatniej chwili przypomniałem sobie, że mam w kieszeni swój nowy telefon, na którym niedawno zainstalowałem aplikację do zmieniania brzmienia wypowiadanych słów. Balladyno, odłóż ten nóż, powiedziałem męskim głosem dużo niższym od jego prawdziwego brzmienia. Do końca dni żałowałabyś takiego czynu. Kirkor cię nie kocha. Został oczarowany, podobnie zresztą jak ty. Ja kocham cię prawdziwie, to ze mną będziesz szczęśliwa. Improwizowałem dalej. To można powiedzieć, że to taka forma monologu. Nieoczekiwanie twarz Balladyny rozjaśnił uśmiech. Grabcu, to ty? szepnęła, jakby nie chcąc go spłoszyć. Tak kochanie, już wszystko dobrze. Usłyszałem głos nad sobą. Tym razem to nie były moje słowa. Jak myślicie, co to za moment? Jeżeli nie spodziewamy się czegoś, jest to zwrot akcji, jakiś moment zaskoczenia, prawda? My nie spodziewamy się, że tutaj wkroczy do akcji ktoś zupełnie trzeci. Poczułem, że wiatr się wzmógł, a szelest liści przybrał na sile. Nagle wierzba, za którą się chowałem, zaczęła przeistaczać się w człowieka. Pod dali zauważyłem jeszcze zwiewną postać nimfę wodną, która skinieniem głowy błogosławiła młodym. Alina przytuliła siostrę i. No i to jest koniec rozwinięcia. Tak, jest ta nasza nimfa wodna, jest go plana czyli zmieniamy, wpływamy tutaj wyraźnie na bieg wydarzeń, prawda? Nimfa akceptuje to, że oni się kochają. Yy, prawdopodobnie nikt nie zostanie zamordowany. Nasz bohater jest już zwolniony z tego obowiązku zmieniania, więc zobaczmy, jak historia się kończy. Wtedy właśnie skrzeczący głos mojej nauczycielki sprowadził mnie na ziemię. Zostałem wywołany do odpowiedzi. Polonistka postanowiła sprawdzić, w jakim stopniu znam treść lektury. Niestety, nie była zadowolona, gdy opowiedziałem jej swoją wersję wydarzeń. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego. I teraz pokażę wam, co jeszcze tutaj się zadziało i co wy moglibyście wykorzystywać w wielu waszych opowiadaniach. Po pierwsze, popatrzcie na wstęp i zakończenie. Tutaj, może zakreślę teraz, już zmienimy te kolory, wstęp i zakończenie. Co tu się dzieje? Akcja we wstępie i w zakończeniu odbywa się w sali lekcyjnej. Jest to taka klamra, czyli coś na początku i coś na końcu, i jest to spięte. Zawsze w wypracowaniach tego typu, w których musicie stać się bohaterami lektury. Warto wprowadzić element snu. To nic, że to jest powtarzalne. To jest też pewna umiejętność uśpienia tego naszego bohatera, przeżycia przygody i wybudzenia. Prawda? Bardzo często ten uczeń zasypia nie tylko na lekcji, bo nie tylko lekcje są nudne, ale czasem nad jakąś lekturą, nad książką, czasem w zupełnie z zaskoczenia. Oczywiście możemy też wykorzystać inny motyw. Możemy przejść do tej krainy przez szafę, jak w Narni, czy wsiąść do pociągu, jak Harry Potter, i wylądować w innym miejscu. Ale ta klamra naprawdę ułatwia nam pracę, wtedy nie pomylimy się. Pamiętajcie, żeby w takim opowiadaniu pilnować czasu, którego używacie. Jeżeli decydujecie się na czas przeszły, a tak jest najłatwiej napisać opowiadanie, trzymajcie się go. Oczywiście w dialogach bohaterowie mogą wypowiadać się w czasie teraźniejszym, ale narrator musi już tego czasu przeszłego się trzymać. Popatrzcie jeszcze raz na to opowiadanie. Tak jak powiedziałam, ona nie ma stanowić dla Was wzoru. To jest pewien przykład, pewien schemat, jak to ugryźć w ogóle. I oczywiście to opowiadanie liczy znacznie więcej niż 200 słów. Wasze opowiadania są tak mniej więcej o połowę krótsze. Zdaję sobie sprawę z tego, że w tak krótkim czasie, jakim jest egzamin, no nie sposób umieścić wszystkich myśli, które gromadzą nam się w głowie. Nie sposób w ogóle stworzyć jakiegoś pełnego opowiadania, z którego bylibyśmy w pełni zadowoleni. Warto jednak wiedzieć, na co egzaminator zwraca uwagę. Pamiętajcie o tych elementach twórczych i umieszczajcie je, gdzie powadnie. Bez przesady, ale miejcie je z tyłu głowy, że za nie jesteście punktowani. Druga rzecz, nie streszczamy. Trzecia rzecz, pilnujemy czasów. I to już wszystko na dzisiaj. Jeżeli filmik Wam się podobał, koniecznie go polajkujcie. To dla mnie sygnał, że materiał jest wartościowy. Idę nagrywać dalej. Do zobaczenia.